Marina Gorzów po raz pierwszy zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z dniami otwartymi. Marina Gorzów po raz pierwszy zorganizowała festyn, który jest połączony z festynem Dnia Dziecka. Nastawialiśmy się przede wszystkim na dzieci, którym zorganizowaliśmy wiele atrakcji. Jak widać jest mnóstwo dzieci i fajnie to komponuje. Zorganizowaliśmy zamki dmuchane, jak również lekcje gry w tenisa, które są całkowicie bezpłatne, pokazują nowe horyzonty, tak, możliwość skorzystania dla sportu, dla najmłodszych, jak również zarażenia ich dziedzinami różnymi, ruchem, zabawą wspólną, co w dzisiejszy czas uważam jest bardzo ważne i dlatego jest tyle możliwości na tym terenie, które chcemy promować. Odbywają się różne zabawy, tak, gry w tenisa, gry w piłkę nożną. Mają do dyspozycji dwa korty tenisowe nad brzegiem Warty, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Na kortach na maluchów czekał trener, który udzielał wskazówek, jak dobrze zacząć swoją przygodę z tenisem. Dzisiejszy festyn ma na celu tak zapoznanie dzieci z tenisem. Zapraszamy je na bezpłatne zajęcia tenisowe, na których można się dowiedzieć, jak odbijać pierwsze forehandy, pierwsze backhandy. Piękna pogoda i liczyliśmy, że dzieci będzie dużo i faktycznie bardzo dużo dzieci przyszło na lekcje tenisowe, z czego jestem bardzo zadowolony. Tenis nie jest łatwą dyscypliną sportu, więc początki nie są łatwe, natomiast dzieci wykazują się dużą determinacją, wolą walki, świetnie się bawią, więc zajęcia były udane. Żeby być kiedyś Radwańską, Janowiczem, no trzeba zaczynać grać w tenisa już wcześniej. Mamy specjalny minikort dla dzieci, które w wieku 4-5 lat już zaczynają zabawę z tenisem i na tym minikorcie uczą się grać. Dla starszych jest duży kort i jest serdecznie zapraszamy również. Pokażemy, na czym polega tenis. Największą jednak atrakcją były przejażdżki katamaranem. 9-osobowa łódź rozwijająca prędkość do 15 km na godzinę wypływała w 30-minutowe rejsy. Dzięki nim można było zobaczyć Gorzów z nieco innej perspektywy wodnej. Organizowane są powarcie na drodze wodnej, która łączy Berlin z Poznaniem. Można zobaczyć Gorzów troszeczkę z innej perspektywy, popatrzeć, jak wygląda nasze miasto z perspektywy wodnej, tak, zobaczyć wspaniały krajobraz, dlatego że Gorzów jest otoczony wspaniałymi drzewami, zielenią. Bardzo, bardzo fajnie widać to po prostu z perspektywy wodnej. Zobaczyć bulwar zupełnie od innej strony. Nasz katamaran jest to katamaran, który mieści 9 osób. Jest to bardzo, bardzo spokojna łódka, na której można spokojnie się przepłynąć i zobaczyć naprawdę miasto z innej perspektywy. Uważam, że to jest coś niesamowitego, dlatego że jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Można się przyjść, pobawić, zjeść, wypić sobie dobre piwko, jeżeli ktoś lubi. I proszę Państwa, z tej strony rzeki ja jeszcze nigdy nie widziałam. Tak przepięknie dużo natury. Myślę, że bardzo, bardzo warto przyjechać, pobawić się, zobaczyć. Pierwszy raz płynę po rzece, jeszcze katamaran, no po prostu super sprawa. Dzieciaki przeszczęśliwe, co widać, po prostu uśmiechnięte, oszołomione. Bardzo mi się podoba. W Gorzowie to jest po prostu no, coś, co może przyciągnąć i do miasta i to miejsce jest naprawdę dla mnie super atrakcyjnym pomysłem. Szczególnie teraz na długi weekend pogoda dopisuje, więc super sprawa. Super. Czy ty płyniesz pierwszy raz? Dwa razy. A jak twoje wrażenia? Fajnie. Pięknie, pięknie. I piękna jest ta woda, gdzie można zobaczyć kaczki, ryby, wędkarze. No to pięknie. Na te 3 dni naszego festynu postanowiliśmy skrócić kartę i wstawić tylko dania, które się sprzedają najlepiej. Zrobiliśmy coś dla każdego, czyli mamy mięsko, mamy żeberka w sosie miodowo-rozmarynowym, to takie nasz szlagierowe danie. Mamy też dorsza w sosie porowym,
i mamy filecika w sosie z grilla, w sosie kurkowym. Do wszystkich dań możemy wybrać sobie skrobię, czyli ryż, ziemniaczki pieczone bądź młode ziemniaczki. Do każdego dania również mamy zestaw surówek. Także każdy coś dla siebie znajdzie. Pierwsze pizze, które będziemy tutaj robić, akurat dzisiaj na tym festynie, chcemy ją wprowadzić do karty i chcemy też poznać opinię ludzi. Chcemy, żeby to dzieci popróbowały naszych pizz. Oczywiście wystawiliśmy się też z grillem. Na grillu mamy kiełbaskę z grilla i mamy kaszankę zawiniętą złotku z cebulką. Do tego mamy pieczywko i różnego rodzaju dipy. Idea powstania mariny. Był taki temat, po prostu ten teren kiedyś był sprzedany, jako powojskowy był sprzedawany ten teren i uważaliśmy, że ten teren się nadaje zarówno do wykorzystania, do prowadzenia firmy, a równocześnie jeszcze coś fajnego można tutaj zrobić. No i tak powoli idziemy w tym kierunku. Firma już uzyskała jakąś stabilność, a teraz staramy się rozwijać marinę. Marina powstała na bazie przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Jeżeli tych pieniążków by nie było, prawdopodobnie w dużo mniejszym stopniu byśmy tą inwestycję tutaj utworzyli. Na dzisiaj marina już musi służyć miastu, ludziom, nam wszystkim. Taki jest cel, taki jest zamiar i marina jest wybudowana właśnie w takim kierunku, żeby to był obiekt wielofunkcyjny, gdzie spotykają się ludzie, rozmawiają, spędzają wolny czas, bawią się razem. Idziemy w tym kierunku, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Mamy tu wiele atrakcji i będziemy cały czas tą ofertę jeszcze rozszerzali. Jeżeli mamy mówić o marinie, no generalnie marina jest to przystań, gdzie spotykają się wodniacy i celem właśnie podstawowym, wiodącym jest tutaj zaangażowanie ludzi, wszystkich, którzy są miłośnikami i mają zamiłowania do pływania. To jest podstawowy cel, natomiast tych ludzi w mieście jest parę procent. Także tym ludziom stwarzamy warunki do tego, żeby po prostu oni spełniali tutaj te swoje marzenia i zamiłowania. Natomiast idziemy dalej. Chcemy, żeby ci ludzie zarazili, zaangażowali, pokazali innym ludziom, którzy jeszcze się tym nie interesują. Rzeka jest w mieście, wkomponowana jest tutaj w nasz i krajobraz i przepływa przez środek miasta, więc po prostu te walory, które ona niesie, chcielibyśmy wykorzystać.